Dzień dobry. Moi drodzy, jesteśmy teraz na przęcie Hyrcza. Pan teraz obraca kamerą w kółko. Już mamy kółko zrobione. Dobrze, to dalej. Ja mówię. Tak? Jest tutaj cudnie. Chyba nie. I ona zaczyna pękać teraz, nie? Słuchajcie, ja z moim lękiem wysokości wchodzę na takie coś jak w Chinach na tym moście. Pękającym. Będzie siadać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, i teraz, no to już pan stracił, nie? Już pan stracił. Gdzie tam robisz, pan zdjęcie czy nie robisz? Pewnie. Wiem, że o 8, nie? Pieśni wyniosłem węgle, naciągnąłem na drzazgi ogień, okien, błękitną płachtę nieba, będę malował lotną chowa, wioskę w dolinie. Święty Mikołaju, opowiedz jak to było, jakie pieśni śpiewano. Gdzie się pasły konie, święty Mikołaj, opowiedz jak to było, jakie pieśni śpiewali, gdzie się pasły konie. A on nie chce gadać.
Muszę... Tu mamy deklarację pana Feliksa, że sprzęt jeździecki przekaże komuś godnemu. Dobra, chodźcie po konie. I tą godną osobę będziemy szukać przez najbliższy sezon. Idziemy po konie. Idźcie po konie, siodłajmy i jedźmy w końcu. Zobaczcie, jakie słońce mamy. No, Paweł, pięknie samochód. Po, chcesz wejść? Dobra, jakieś szczoteczki? Tutaj już ona na studni. Pamiętacie, konie zaczynamy od czego czyścić? Od dupy. Od kary. Od kary. Tak, najpierw tutaj proszę mój, a potem reszta. Chciałem powiedzieć, że będzie tanie, a zapomniałem, że zapłaciłem, nie? Dobra, wiecie co mi tutaj. Żeby nie było, że nikt ci nie wyczyści. Ogólnie tak mówię, może trochę rzepy powyciągać, ale w gruncie rzeczy... Ale nie trzeba. Nie czochramy. Będzie czas na to. Będzie czas. Okej, nie trzeba. Patele były kiedyś. Ale nie, bo mówi szef, że o głowie nam da na końcu, żeby... Nie zwariowali. Idziemy w dół. Łapiemy za pękinę. Łapiemy. Tutaj co to jeszcze? W dół. Kopystką w dół. Patrzymy, czy tu w strzałce nie ma kamieni. Tam jest jakaś buda. Reklamę mają. Cichu! Bo tu się nagrywa film. Tam jest jakaś buda. Reklamę mają. Łopienka. Cerkiew otwarta cały czas. Odpust był niedawno tutaj. No jest to cerkiew prawosławna. Tak, tak. Jesteśmy w kościele prawosławnym, w cerkwi. Tak, tak. Kasie pszci jeziora, Kasie pszcila, śpiewaj. Kamil. Kasie pszci jeziora, łają nas. Nie, ja nie kaszę. Ale pośpiewać może. Opadły mgły i miasto ze snu się budzi, górą czmycha już noc. Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił, do gwiazd jest bliżej niż krok. Pies się włóczy po podmurami, bezdomny niesie się. To są turyści, co? Pista gaz leży pas. Nie da rady. Nie, trzeba go wypchnąć. Thank you.
potem przyjdę. Zbliżamy się czwarta wyspa, zwana wyspą okresową. Jest to po prostu szczyt góry, który odsłania się, jeżeli chodzi o... Mienimy się z kapitanem, teraz on idzie na konie, a ja stateczkę. Tak jest. Master, uśmiechnij się pan teraz do... Nie wiem do kogo. Do... Jesteście w moich rękach teraz, nie? No i w lewo. Do... Jeszcze. Czyli to naprawdę steruje. Naprawdę. Ile to płynie węzłów? Takie 5,5. 5,5. No to jeszcze nie. Zbiornika schodzi nam bardzo stromą w dół i mamy wcale nie mało takich zresztą miejsc, gdzie w odległości zaledwie kilka. Zapraszam Państwa na wersję kapitańskie. Konie szybciej skręcają. Konie szybciej skręcają. No i bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę. No to macie daleko dzisiaj. No dziś. No, to prawie do drugie żeśmy siedzieli. Ach, na chwilę przed wyjazdem siodłamy konie. Kolejny dzień przed nami. Wszyscy posiadamy kulbaki westernowe. Marcin tradycyjnie, ułan polski. W kulbace wojskowej, model 1936. Najlepszy. Na koniu srokatym. Marcin preferuje to siodło, mówi, że nie ma lepszy. Słuchajcie, trafiliśmy na świeże ślady wilka. Ich tutaj już dużo widzieliśmy, natomiast samego wilka jeszcze nie widzieliśmy. Ale widzieliśmy żubry. Oczywiście wtedy, kiedy je widzieliśmy, to nikt nie miał włączonej kamery. Mamy kluczyki pana albo przez to Audi, bo tutaj jest przestawione. Kluczyki tam były pewnie, nie? Chyba nie wiem. I lichu. Kliszku, tym pucharzem. No panie Feliksie, jak wrażenia z przejażdżki konnej po Bieszczadach? Jestem bardzo zadowolony. Nie myślałem, że, no, że po prostu wytrzymam tą półdniową przejażdżkę.
ale o dziwo zniosłem to bez problemu. No i chyba zacznę jeździć na koniach. Znaczy wrócę do koni. Czy wrócę do koni w najbliższej przyszłości. Bo nie jest pan przecież nowicjuszem, żółtodziobem. A jak Bozia pozwoli, to w przyszłym roku przyjadę znowu na Bieszczady. Lucjanie? Bez samochodu. Przyjedziemy. Do Bieszczad się nie jedzie, tylko się wraca. Raz się jedzie. Raz się jedzie, a reszta się wraca. A tu zobacz, a już jest koniec jakby terenu.